strony Dawid2x, a to jest pierwszy odcinek Sprawa. Mam nadzieję, że za trzecim razem to się wszystko uda, że nikt nie będzie mi do pokoju widać co chwilę, bo to mnie tak wkurza. I że uda się nagrać ten jeden odcinek przynajmniej. Powiem wam tak, że już wakacje mi się zaczęły praktycznie, więc będzie codziennie odcinek albo co na to. Sprawa zacznie być seria, będzie dwójka, trójka, czwórka i oczywiście Emery Indymik właśnie będzie chapter, to zobaczymy jeszcze jak będzie. Powiem wam tak, nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak wkurzające jest w ogóle nagrywanie tej gry, żeby wszystko się nagrywało w full screenie. To jest katorga dla mnie, była nagrywanie to też z 2 godziny. I gra nie przechwytywała, jak ustawiałem, że przechwytuj grę, przechwytuj okno, nie nagrywa. Musiałem dać przechwytuj ekran, plus musiałem z optymalnych ustawień 1920 na 1080 zmienić się na 1270 na 720, czy coś takiego. I to w ogóle WTF, dlaczego ja mam takie coś zrobić? No dlatego, że to jest stara gra z 2014 i wtedy to już inne czasy było. To wszystko jakoś inaczej się robiło, więc dobra, tu jest Freddy. Oh my god, pierwsza noc. Ciarki mam. Mi się wydaje, że dwie noce, co dzień, co jeden odcinek będzie dobry. Mamy no, Kongaja oczywiście. Jejku, ale to, ja nie pamiętam, że mi wyglądało gorzej. Z tego co pamiętam. Ja się nie będziemy tu mówić. To help you get settled in on your first night. I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first. Okay? Let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering the damage or death has occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah blah blah. There's now that might sound bad, I know, but there's really nothing to worry about. The animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night too. Just get some props and remember, these characters hold a special place in the heart of my children. You can show them a little respect. Right? Okay. Just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah. So? It's amazing that the human body can live without the frontal lobe. Sorry, it's a bite of 87. Now concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. The only parts of you that would likely see the light of day again would be your eyeballs and teeth pop up in front of the mask. To jest rzadki. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. To by musiał mieć farta. But hey, first station of the breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Good night. Dobra, więc będziemy ogarniać animatroniki. I
tu jeszcze na lewej będę wkradał, bo pierwszy na zawsze jest trochę łatwa tak jak druga. W sumie, ale w noc trzecia, czwarta już Freddy się zaczął chwalić, będzie ci się podobał. Tu słyszałem, że ktoś się ruszy. Koniecznie. Freddy. Ale te wszystkie w ogóle. What the heck? To już było nawiązanie do marionetki chyba. Aż. Właśnie się zawsze tak śpiewa sobie ten Fox też zawsze śpiewał. Ale nie wiem. A będzie słychać jak będzie biegł. Bo najgorsze jest to, że AD nie mogę zamykać, tylko muszę tą myszką. Nie? Już za prosto. Coś bez. Nikt się tu nie rusza, ale co? Ale nie wiedziałem o tym. Chociaż wiadomo, że w tym. W nawet na przykład w oceanie to już można było, bo tam dosłownie jest z tej strony, z góry, w dołu jeszcze tu z boku gdzieś. Z tego były wzorniki. Dobra, ktoś się ruszy, jest, bo oni się ruszyli. Nice, gdzie się ruszył? Chyba Gary'a. Ale żeś się ruszył? Nie no, pierwszej nocy najpierw nie czy ktoś nam podejdzie. No mogą podejść koło piątej czy koło czwartej. By się pośpieszyli, ale mi się wydaje, że nie bardzo. Będą do tego zdolni. No jak oni się ruszają, to... Nie ma co. Będę tu ginął wiele razy, jak będę poznał tą mechanikę Freddy'ego do końca. To jest strasznie ciężko, ale na 3 chwili na pewno nie trzeba patrzeć, tylko trzeba światło co chwilę patrzeć. Tak. Tyle. Nikt się nie rusza, co jest? No, to jest pierwsza noc, to wiem. Też chcę szybko nagrać tego po jeden. Nie wiem, czy w jeden dzień, raczej go nie nagram w jeden dzień. Ale chcę od razu przejść później do Knafa 2, ale to szybciej zagrać. Ta muzyka jest ikoniczna, naprawdę. Przez chwilę już usłyszeliście. O, teraz! Widzicie to? Jest coś ikonicznego, nie? Dobra. Przechodzenie na sami to jest... To jest... What the fuck? What the fuck? Co to było? Golden Freddy? What the fuck? Ja zapomniałem, że ta gra ma coś takiego. What the fuck? Ej! Co się dzieje? What the fuck? Nie chcę ginąć. Wypierdzielaj cię. It's me. Ma halucynacja? Bonnie. Gdzie trzeba patrzeć, gdzie sobie ma. Ale oczika też sobie poszło. Się odbija chyba wolniej, nie? Czy to nie powinno odbijać chyba? Okej, oni. Z tej strony też się zamknęły. Widzicie, to coś jest. Ucha. Znaczy się Bonnie jest chyba dalej. A teraz go nie ma. Dobra, ale się zamknął. Ja się boję. Z piąta to można się zamknąć. Macie dostęp. Czy cikę będzie widać tu w oknie, ale Bonniego będzie trzeba patrzeć, czy się nie odbije. Bo
też jest pewna mechanika, no. Dosyć ciekawa nawet. To nawet nie wiesz, jak to jest ciekawe. Kania w ogóle poszło. Tyle będzie się ustawiam. Dobra, udało się pierwszą noc przejść. Od razu z drugiej przychodzi. Od razu z drugiej. Wow, dobra. Jak słyszycie moją mamę w tle, jak gada przez telefon, to może się postawić. Dobra, nie wiem, że to jest. Telefon, daj, powinien być. Odbierzesz to. I won't talk quite as long this time, since Freddy and his friends tend to become more active as the week progresses. It might be a good idea to peek at those cameras while I talk, just to make sure everyone's in their proper place, you know. Interestingly enough, Freddy himself doesn't come off stage very often. I've heard he becomes a lot more active in the dark, though, so hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view, and those blind spots happen to be right outside your doors. So if you can't find something or someone on your cameras, be sure to check the door light. You might only have a few seconds to react. Not that you would be in any danger, of course. I'm not implying that. Also, check on the curtain in Pirate Cove from time to time. The character in there seems unique in that he becomes more active if the cameras remain off for long periods of time. I guess he doesn't like being watched. I don't know. Anyway, I'm sure you have everything under control. Talk to you soon! Ojej, co boli już. Baterię zżerasz. Taka piła. No patrzcie, to jest... Dostać mechanikę Foxy. Not lie. Póki jest mód 2, ale się sramusz. A powinien jeszcze takie coś będzie miał, że o, uciekam, a jednak nie. Takie coś było. Jeszcze się za kurtynę będzie łapał. Nothing sure. Freddy nie, bo Freddy odczycie mózg.
trzeciej nocy będziemy się prześcigać pomiędzy dwoma kamerami. O dziwo. To może być ciekawe. Lub straszne. Dobra, bo nawet nie ma trzeciej, a ja jeszcze mam 50%, muszę oszczędzać. Bo ja przesadzam trochę. Ale dobra, jest. Dobrze widać, wiem kiedy jest Sonia, kiedy nie. W swoim miejscu. Tak myślałem. Mnie nie było przez chwilę, już jestem. O, the fuck. Mi się stresuje coraz bardziej, nie? Prawie już tak patrzy trochę, ale... Taki sassy bucket. 34%. Widzę? Co mam wiedzieć? Czwarta jem, to dobry. Dobry znak. O, Bonnie? Hello? Creepy? How the fuck we know? O kurwa! To jest właśnie to spierdolenie. Mhm. Nic jakby spierdolenie. Rączki zacierały. O Boże, kochany. Czwarta EMA jeszcze tak poza. What the fuck? Nie. To jest dziwne, to jest dziwne. To jest dziwne, to jest złe, to jest dziwne. Nie ma szóstej. Co jest? A tutaj nawet nie słyszałem, jak on biegnie. Ja tutaj nie słyszałem, jak Foxy biegnie.
Gadaj, że serio trzeba patrzeć na te kamery. Jak będzie 20-20, to... Dobra. S2. Zobaczmy jutro na trzeciej nocy. Będzie pilne na pierwszego odcinka. Trochę się działo, trochę się zestresowałem, ale co, dopiero jutro będę. Dziękuję was. Cześć.